Dzień dobry. Jak widać, pomidory przeżyły. Niestety foliak zmarł. Tej folii to już będzie ostatni rok tutaj. Nie wytrzymuje warunków pogodowych. Trzyma się teraz tylko siłą własnej woli. I nie jest ta siła zbyt silna. Już wlałem tutaj wodę, bo tak zwisała dużo bardziej. Podlewanie kropelkowe działało chyba średnio, to znaczy zeszło dużo mniej z Mausera niż zakładałem, że zejdzie. Jest teraz około 300 litrów, nie pamiętam ile było. Chyba prawie 400, czyli niecałe 100 litrów się tu podlało przez tydzień. To mniej niż chciałem. I widać po tych pomidorach, że chciałbym mieć więcej wody. Dzisiaj popatrzę, czy coś się zatkało, ale chyba po prostu źle to policzyłem i musi się podlewać dłużej, jak już się zacznie podlewać. Chyba ja tam ustawiłem, że godzinę, to włączę teraz na 2 godziny. Trochę tu ogarnę, doleję więcej wody do Mausera. I jeżeli kosa łaskawie odpali, to pójdę trochę pokosić. Bo chciałbym zobaczyć, jak to tam w tym sadzie wygląda, a nie da się tam wejść. Ogródkiem to już się nawet nie przejmuję. Bo oprócz tego poletka ziemniaków, to reszta już nie wygląda jak ogródek, tylko jak reszta zadupia. Tak, dobra, biorę się za tego foliaka. Jedyne 38 stopni w foliaczku, już ogarnięte. Cała taczka wilków i chwastów. Naprawdę cała, zaraz pokażę. Tak. Wbrew pozorom nie jestem aż takim idiotą i spodziewałem się, że będzie to tak wyglądać. Aczkolwiek nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Przez to, że przyjeżdżałem tutaj sobie w tamtym roku raz na 2 dni i ogarniałem to wszystko, to nie zdawałem sobie sprawy, ile roboty i czasu mi to zajmuje. I trochę pochopnie podjąłem decyzję o tym, żeby w tym roku próbować dalej uprawiać tu warzywa. I w przyszłym roku nie będę. Nie ma to sensu. W tym roku sobie dokończę. Tak, pozbieram pomidory, ziemnioki, dynie. Te cebule to nawet nie wiem, czy rwać, czy ich tu nie zostawić po prostu, bo już wszystkie zakwitły. I tak, i w przyszłym roku robimy szklarnię, czy tam foliaka pod domem. Przerwa. No, bo ja lubię robić rzeczy bez sensu, ale kurde, są jakieś granice. Także tak. Foliak ogarnięty. Włączę na chwilę to nawadnianie, zobaczę, czy się nic nie przytkało. Jak się nie przytkało, to przestawiam je z 1 godziny na 2 godziny. I podlewam. O, idę kość. Tak. Tyle towaru wyjąłem z tego foliaka i nie za bardzo w ogóle widać różnicę. No, trochę to. Dwa dalej nie mają sznurka, nawet mi się nie chce iść po ten sznurek już tam wchodzić. Może na sam koniec je podwiążę. No ale rosną, kurde. Coś tam z nich będzie. No działa. Czyli po prostu 1 godzina pompuje trochę za mało tej wody. Muszę przestawić na 2 godziny i powinno być lepiej w przyszłym tygodniu. Tutaj jeszcze przywiozłem sobie z miejskiego ogródka skrzyp na gnojówę, bo tam mamy tego skrzypu bardzo dużo, także korzystam. Za tydzień albo dwa pójdzie pod pomidory. Postoimy chwilę w cieniu przed tym koszeniem, trzeba się nawodnić. 0-0.
to tak, dokończę myśl. Generalnie to ja zacząłem tutaj uprawiać te warzywa, dlatego że nie miałem gdzie ich uprawiać i to od początku było średnio opłacalne ekonomicznie, bo i tak musiałem tutaj te tam niecałe 30 km dojechać. Ale przyjeżdżając tutaj na cały dzień, jakoś to tam byłem w stanie sobie w głowie, jak to się mówi, zracjonalizować, o. Że mimo wszystko... Może nie jest to opłacalne finansowo, ale spoglądając na to całościowo, to jest to opłacalne. Ale teraz już nie jest. I mogę uprawiać warzywa pod dołem. Więc raz to już nie ma najmniejszego sensu. No jest grubo dzisiaj. Więc podejdziemy do tematu teraz. Tak jak powinienem do niego podejść od początku, czyli według wszelkich zasad permakultury najpierw projektuje się drogi na działce i robi, potem wodę, a dopiero potem roślinność. Czyli będziemy się skupiać najpierw na infrastrukturze. Mniej więcej, bo i tak będę łamał te zasady. Ale tak bym bardzo chciał wytrwać w tym postanowieniu. O, nic mi dzisiaj nie pomoże na tą alergię. To tak, druga rzecz. Bo jeszcze mam pół, to pogadam. Zaczęło nas oglądać niedawno dużo osób, które znamy. W sensie ci znajomi, członkowie rodziny, no ludzie, którzy nas znają generalnie, nie z tego, że robimy z siebie durniów w internecie, tylko że robimy z siebie durniów ogólnie. I pojawiły się pewne sugestie i sami też o tym rozmawialiśmy między sobą, ja z Martynką. Czy może przestalibyśmy kląć na filmach? I myślałem nad tym i Martynka się ze mną zgadza, że postanawiamy nie przestawać, gdyż założenie od początku było takie, że będziemy tutaj mówić tak jak mówimy między sobą normalnie, nie udawać, że jesteśmy jacyś tam dlatego też nie udajemy, że wszystko wiemy, tylko mówimy, jak robimy coś pierwszy raz i jak nam nie wychodzi, to się też przyznajemy. Ja jestem taką świnią zawsze, także tutaj też jestem taką świnią, pierdzę, bekam, klnę i mówię głupie rzeczy i niestosowne. Znaczy ogólnie to głównie to mówię mało. Tutaj mówię dużo, bo jestem u siebie, jestem sam, czuję się swobodnie i staram się mówić tak jak mówię i tak też najczęściej brzmi moja konwersacja wewnętrzna z samemu ze sobą. Poszłą drugą łąkę, tą z tyłu zadupia. Także tak. Ja osobiście nie znam ludzi, którzy nie przeklinają. Znam tylko ludzi, którzy nie przeklinają w pewnym towarzystwie. Czyli jak są sami albo wśród swoich, to przeklinają, a jak nie są, to nie przeklinają. I udają oburzenie, jak ktoś inny przeklina.
Także tak. Jak ma dalej być na luźno, to będzie na luźno. To tak. A następna rzecz. Nie oglądajcie tych filmów z dziećmi. Ten kanał jest od 16 lat. Zdecydowanie. I ja nie będę za was waszych dzieci wychowywać. Sami ich nauczcie przeklinać. I wtedy mogą to oglądać. Tak. Chyba wszystko. Idziemy kosić. Sad skoszony. Następnym razem przywiozę zrębkę i zaściukuję te wszystkie drzewa jeszcze raz, bo to już tak siadło. Podlewać ich nie podlewam. Od początku założenie było takie, że muszą sobie radzić same. Jak miną te najgorętsze dni, to wymienię wszystkie te, które kupiłem zdechnięte. I dokupię lawendy. Kilka lawend dzisiaj niechcący skosiłem. Będę musiał tutaj częściej kosić, nie wiem jak. Ja tutaj wsiałem też dużo mikrokoniczyny wiosną, ale ona raczej nie ma szansy tutaj urosnąć z taką konkurencją. Będę musiał coś wymyślić może innego na ścieżki w tym sadzie. No zobaczymy, może z czasem dosieję jeszcze raz i postaram się to częściej kosić, nie wiem. Generalnie tak jak ogródek olewam, no to tutaj te drzewa jak już są, no to będę walczył, żeby sobie jakoś rosły. Jodła żyje, nie chce mi się już tam iść. Dynie podlane. No i tyle na dzisiaj. Trzeba spadać, bo trochę ciepło w tych długich portkach. Aż się boję, co się tam dzieje pod spodem. Także tak. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Trochę kurde wiało. Wszędzie pełno gałęzi leży. Na szczęście jedyne straty to ta beczka. Także do przeżycia.